Hej, z tej strony Q, a to jest GTA Vice City. Właśnie sobie wylądowałem tutaj w mojej wytwórni filmowej i lecimy robić kolejne zadanka. Zobaczmy, co tym razem wymyślą dla nas. Ostatnim razem robiliśmy dystrybucję ulotek. Facet imieniem Marta. Okay, what's the problem now? After his close encounter with the Nympho invaders, our hero finds himself unable to think of anything but this huge phallic mountain. And that's when I want to do the scene with the bad and mashed potatoes, but then I don't give a crap about that! Just keep going, keep going. You mentioned something about some legal problem on the phone. Congressman Alex Shrub has jumped on the pre-election bandwagon. He's going after the Puritan vote. Rumors are he's going to support measures to restrict, shall we say, the more fleshy aspects of this nation's great entertainment industry. Okay, all right. Okay. Candy, okay, you know Shrub. Okay, you guys get up to anything kinky? Oh, yeah. Okay. Uh-huh. Oh, yeah. All right. Oh, yeah. Okay. All right. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Yeah, Candy. Oh. Yeah. Totally got that. Was that part of the, or was she talking to? Hey, I can never tell. Anyway, you're probably best following her after the shoot. See if she'll lead you to their new love nest. You got a camera? Yeah, get him a camera. Boże. Co ja mam tym podjechać, czy jak? Dobra, chyba muszę wejść z paroła, który stoi za rogiem. Przecież najeba. Okej, okay, no to śledzimy helikopterem, tak? Tego jeszcze nie było. Tam jakiś wypadek się stał? Wow. Uspokój się, maszyna trochę tutaj. Trochę powiedzmy, że się... Wow! Jakie hitboxy. Powiedzmy, że się trochę poślizgnąłem w powietrzu. Gdzie ona jedzie, kurde? Może do Malibu? Które musimy kupić, jak tylko hajsu zbieramy. Brakuje nam niecały tysiaczek. A jeszcze drukarnię trzeba kupić. Kurde, nie wiem co pierwsze. Może najpierw drukarnię ogarnę. Jakie śledzenie, ja pierdolę. O, mamy to. Gdzie ona idzie? O, proszę. Dobra, chyba musimy wylądować tutaj gdzieś wysoko. A nie, nie mogę. Dobra, czyli muszę po prostu wylądować na dole, a potem wejść bocznymi drzwiami, tak?
porządku, to gdzie są boczne drzwi? Tutaj? Tu są boczne drzwi, super. No dobra, no to co, teraz trzeba iść na górę, tak? Wejdźmy sobie na górę i zrobimy sobie sweet focie z tym typem. Z panem Martą. Spoko fetysz. Tędy. The Samartians, don't just jump, hyper jump, ok. Dobra, tutaj sobie przybliżamy i robimy focie. O jest! Martha, someone's watching. How kinky. O shit, poważnie. You, give me that camera. Nie dam ci tej kamery. Fuck, szkoda, że nie mam armoru żadnego. 150 życia. No nie wiem, czy wystarczy. To jest 5 gwiazdek aż. Cholera. Już słyszę te strzały. Ciekawe, czy dam radę w ogóle uciec. O, shit. Kurde. Agenci FBI fucking. Co, uciekamy chyba tym helikopterkiem, nie? Szybko, go, 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 go. Oh fuck! Szybko! Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on! Ale uderzyłem w jakiś inny helikopter! Ja pierdzielę, ale suczka! Dobra, uciekamy szybko! Dyn, 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 dyn. Oh fuck! O, oh, shit. Ale jaki przypał, że ja mu zdjęcie robiłem, to nagle FBI mnie goni. Poważnie. Aż tak? To on musiał mieć zajebiście dobre wtyki. O, oh, shit, o, oh, shit, o, oh, shit. Szybko. Oh my god, ale chore zwyrole, ledwo to teraz pod koniec było, tutaj ten wybuch jeszcze i w ogóle, o Jesus. Dobra, mamy to, ja pierdzielę, dobra, kolejna misja. Oh fuck. Co tym razem? Czy będzie coś gorszego? Sorry, but I just can't swallow this right now. Oh, come on, darling. He's hung like a sperm whale, for pity's sake. How can you not feel the part? But Stevie... How's my star director? Oh man, the struggle between the artistic integrity and the humping, pumping action continues unabated. And before you ask, yes, all four videos will be released by their... Honey, can you please keep the Andacon in the shot? He costs more per hour than you do. Oh, sorry, Steve. I was thinking, we need some kind of big stunt to really promote the launch. Something that will make a real impact on this city. You got any ideas? Well... In the old days, they used to have gala events, stars, limos, the night sky crisscrossed with searchlights. Searchlights. I got an idea. Yeah, yeah. Well, little sequin numbers and the limos. Zucchini. Oh, premieres. Oh, yes, ma'am. Of course, ma'am. And the press and the barrage of lights. Jeźdź do downtown i ustaw światło reflektora na dach. Budynku. No to weźmy ten motor, bo widzę, że tutaj specjalnie mi zostawili. No to spróbujmy. Dobra, babka, nie gadaj. Jedziemy do downtown. I sobie ogarniemy temacik. Tutaj gdzieś gadają, że tutaj jest przejście, tak? No dobra, sprawdźmy. Okej. Okay.
do jednego z niższych biur. W sensie tutaj, tak? Kurde, jaka miejscówka. Nie pamiętam tego w ogóle. Musisz mieć szybki motocykl, żeby przez... O, shit! Ale to będzie teraz głupie. Co ja tu na motorze miałem jechać, ja pierdzielę. O kurde. No dobra, spróbujmy. Ktoś mi zarąbał motor! Ktoś mi zajebał motor! Kurwa, serio? Jebańce! Nie postawili tu żadnego innego na zapas? Come on! Jest, jest jakiś. Dawaj ten motor. Ale to było chamskie teraz. Ale to jest fresh. Dobra. Co mam tu wjechać, też dobre. Przepraszam, przepraszam wszystkich. O, fuck. O, nagle jaki inny... Co się... What the fuck? Co tu się dzieje? Tommy! Co on robi? Jaki typ, kurwa. Co on ro... Co się dzieje? Wyskocz przez okno, aby zacząć. Masz czas do 7, później będzie zbyt jasno. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, shit. Dobra. Gdzie dalej? Czekajcie, ja sobie muszę zobaczyć. Aha, dalej jest tutaj, tak? Dobra. To zaraz to ogarniemy, uwaga. Próbujemy, uwaga, 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 uwaga. Okej. Dalej, tam, dobra. Fuck! O, dobrze, że oni dali tutaj te takie barierki jakby, nie? Bo ale by przypał teraz, jakbym stracił motor. Dobra, czekajcie, ja sobie cofnę. Bo nie jestem tego teraz taki pewien. Dawaj! Ale kurwa przypał! O nie! Poważnie! No jak chuj! Au. Wezmę sobie to życie. Rzeczywiście to jest dobra myśl, żeby mi to życie dali. Teraz tam, ze skoczni muszę znowu lecieć, tak? Czyli tam, okej. Okay. Spróbujmy. Spróbujmy. Tędy, tak? To czekajcie, rozpęd. Dawaj. Kurwa, motor. Nie. Proszę, niech to będzie już finał. Koniec, tak? Czy nie? Nie, tu jest jeszcze skok. Kurwa mać. Poważnie. Nie ma jakiegoś ukrytego motoru tutaj? Poważnie. Serio. No to jest, to są kurwa jakieś żarty, ej. Dawaj. Ale to było fartem.
Czekajcie, aha, teraz tam, tak? Nie. Czekajcie, zjebałem to. Okej, teraz tak wygląda skocznia. Taka trochę wąska, ale co, ja nie trafię? Dawaj. Ej, zaraz jest siódma. Dawaj, zaraz jest siódma. Come on. Kurwa, nie zdążę. To jest to. Zdążyłem na ostatni moment. Tak? Czy nie? Czekajcie, tu jest kamizelka. Nie wiem, co się teraz dzieje. A nie, tam znowu muszę jechać, fuck. Kurwa, to ja nie zdążę do siódmej, już jest siódma. O kurwa, jak ja nienawidzę tej misji. No to czysta klasyka, klasyka. Bycie tu, chciałbym w sumie też przestać tyć tyle już. Ciepły piasek sobie deptać, bitch, byle kurz. W końcu lato, wszystko bangra, choć płynie cruise. Takie lato ty oma... Tam jako jest to czyste. Zimny piosenek to jest oczywiste. Takie deale są korzystne. Wtedy wracałem z kiosku z nowym PSX-em. Ziomek mówi mi po polsku matyka, mam ona wiksę. Wtedy oglądanie losów, dzisiaj jestem mikser. O to właśnie chodzi, bo tu nie ma być przekazu. Więc nie tykaj, nie rozpinaj tych wyrazów. Lepiej znikaj, lepiej zdajmy się na słuch. Ciąty tego nie tykaj, nie tykaj. Niech lepiej gra muzyka, muzyka. To to czysta klasyka, klasyka. A jak Mati gra na bitach, ej. Skoczy na serducho od razu. Easy. O Boże, dobra. Kurde, najgorsze jest to, że nie każdy skok należy robić z maksymalnym rozpędem, a niektóre trzeba. I nie do końca jestem pewien, co i jak. W sensie, kiedy jest jaki skok, nie? Damy radę doskoczyć? Dawaj. Uff, kurwa, ale to było ledwo. Dobra, dawaj. Razem należaszko okularki, bo nie widzi, która do trójkąta, która. Mamy dobry soundtrack, to powinno to jakoś pójść teraz w miarę, powiedzmy. Chcesz kwadracik na kwadransik, a alibi? Skąd palemka, która ta, a dali mi? Dawaj refren, bo od słońca bali mi. Taki gorąc, taki tani chill. Ziąty tego nie tykaj, nie tykaj. Niech lepiej gra muzyka, muzyka. Dobra, teraz tam, a jest. Klasyka, a jak ma. To dawaj, jedziemy. Ziąty tego nie tykaj, nie tykaj. Niech lepiej gra muzyka. Dobra. Bo to czysta klasyka, klasyka. A jak ma. Teraz tutaj próbuję. Ziąty tego nie tykaj, nie tykaj. Niech lepiej gra muzyka, muzyka. Bo to czysta klasyka, klasyka. A jak ma ty gra na bitach, ej. Ziąty tego nie tykaj, nie tykaj. Niech lepiej gra muzyka, muzyka. Bo to czysta klasyka, klasyka. A jak ma ty gra na bitach, ej. Duszno w nocy, no. Chyba przeskoczyłem trochę, ale okej, to się da naprawić. Tutaj zjeżdżamy. Okay. Kamizelka od razu, zajebiście. To ja sobie może wezmę. Bo w sumie nie mam przy sobie. Okej. Okay. No i próbujemy dalej. Mamy jeszcze sporo czasu. Mój motor w miarę działa. Aha, teraz tam, tak? To bierzemy rozpęd stąd. Bo to czysta klasyka, klasyka. A jak Mati gra na bitach, ej. Ziąty tego. Niech lepiej dam. O shit. Bo to czysta. Tu już jest niebezpiecznie, w chuj. Jeszcze motor mi się kopci, fucking hell. Nie tykaj, niech lepiej gra muzyka, muzyka. Bo to czysta klasyka, klasyka. Przecież zaraz mi się rozwali. Gra na bitach, ej. Come on. To nie może się tak skończyć. To nie może się tak skończyć. Nie. Tam jest reflektor chyba, tak? Czy nie? Nie, to jeszcze nie koniec.
Fucking hell. Fucking hell. Moje życie wygląda jakby malował Beksiński. Fucking hell. Zaraz będzie Beksiński. Człowieka to jest brak, ten temacik jest mi bliski. Zaraz na górę, tak? Sam poziom energii bardzo. Daliby mi nowy motor. Czas zrobić jakąś kolację. Kilka czułości z kobietą. Coś ciepłego, masz rację. Zrobię herbatę z miętą. Opowiadam jej dzienną atrakcję. Mówię, co mnie podmietą. Co tam dalej teraz? O Jezu. Ale energia ze mnie. Jest, udało mi się! O kurwa. Nie wierzę. Nie wierzę, czajcie. Jaki kurwa fart. Jaki fart, takiego obrazka to by nawet Beksiński zrobił. Dobra, studio filmowe mamy skończone. Ja pierdziele, zajebiście. Zajebiście, ale jestem uradowany, nawet nie wiecie jak bardzo się cieszę tutaj z tego. O Boże, jak ja widziałem tylko ten dym czarny z tego motoru już od paru skoków, to już tylko tak czekałem, który skok mnie zabije. A potem nagle się okazuje, że jak się wybiłem z tej skoczni ostatniej. O Jezu. Tommy. Paolo here. To Pastor Omega. What do you want, Paul? I don't want any fake label clothes. Very funny, mate, but you know I don't touch bent gear. No, I was just calling to see if I could get a part in one of your movies. Back in England, I did a lot of blue stuff, mate. I'm packing more weight than you, my son. Paul, thanks for the offer. I'll bear that in mind. Seriously, don't forget about me after all I've done for you. That's what I'm trying to forget about. No właśnie, a propos Paul Kent. Skoro już przy nim jesteśmy, to możemy w sumie skoczyć, kupić sobie Malibu. No bo w sumie hej, czemu nie? Zróbmy to. Kupimy sobie Malibu i pociśniemy teraz wątek fabularny z klubem Malibu. Co prawda dzisiaj już całego nie skończymy, ale możemy sobie zacząć chociaż pierwszą misję. Zobaczymy jaka będzie. A ja pamiętam jaka będzie, o shit, ona ma potencjał na raka, czekajcie. Ja wiem, że wy to lubicie na pewno. Słyszałeś historię w stylu From Zero to Hero. W końcu było ich tam tylu, była ta zawiłość. Jeden wygrał, a przegrało ilu, było im tam miło, nie. Życie dawało pory, lubiło i tędziło. Wygrany wygrał, opiszę jak to rozegrać. A przegrany co, jak to wszystko Au. A propos przegranego. Czytelnik utrzymał, to wygrany historię pisał. Inny by spróbował, jeden z drugim co by go wyśmiał. Oczywiście najpierw pojedziemy zasejwować, bo to jest o wiele bezpieczniejsza. Chociaż czekajcie, nie mogę zasejwować tutaj? Jak sobie kupię klub? Kupujemy klubik? I może tutaj będę mógł zasejwować. O, jest, dobra, tutaj mogę, zajebiście. To sejwujemy, bo już mam dosyć misji o nazwie Reflektor. To jest chyba najgorsza misja ever w tym GTA, a przynajmniej przy tym moim przejściu. O Jezu, nigdy nie pamiętam, żebym się aż tak męczył z tym motorem, ale kurwa to jest... O, nie, dobra, już nie gadajmy, zostawmy to w niepamięci. Niech to umrze gdzieś w limbo. Dobra, chodźmy, zobaczmy, co tam, Malibu. Okay. Tommy, hey Tommy, look at this. This is great. I've got us this mini bar installed. We got a whole bar downstairs, Ken. Yeah, whatever.
Well, I got the chalkboard you asked for. Ah, that's the benefit of a law school education. The ability to follow instructions. No, I need a safe. Oh, all right, well, let me think. Safe, safe, safe. I got it. This guy will blow you away. Ah, nah, that schmuck. He's on the inside. Where inside? In a police headquarters cell awaiting transfer. I think he's about to get paroled. To mi się nie pierdzieli. On tutaj kolesiowi załatwi warunkowe. No dobrze, spróbujmy. Spróbujmy, zobaczymy jak wyjdzie. Motoru nie biorę, bo istnieje możliwość, że będę musiał, kurde, uciekać, nie? Nie wiem, zostawmy sobie może auto tutaj. Nie wiem, czy to będzie dobra opcja, ale zostawmy je sobie tutaj. Wchodzimy tam oczywiście bez broni. Dzień dobry, Mr. Officer. W pokoju z szafkami znajdziesz przydatne rzeczy. Locker room. To tutaj chyba, nie? Dobra, tu są przydatne rzeczy chyba. Okej, okay, dobra, czyli teraz znowu udajemy policjanta, tak? Kartę wejściową znajdziesz na górze w komisariacie. Tam jest dół. Tu jest góra. Okej. Okay. Czekajcie, ja sobie tutaj powęszę troszkę. Mam nadzieję, że jak wpadnę na jakiegoś policjanta, to nie będzie równoznaczne z tym, że mnie nakryją. Czuję się jak jakiś, kurde, Solid Snake albo coś, że się tutaj udaje w przebieranki. Dobra, mamy ukrytą paczkę, 6 ze 100, wow, to już prawie wszystkie. I ten klucz znalazłem, dobra, to czyli teraz musimy iść na dół. Tędy chyba. No i znając życie, to tu będzie teraz ogień, także... To jest chyba szybsze, chyba będę z tym biegał, sam nie wiem, kurde, z czym biegać. Siema, to ty? Idziemy. Cam Jones? Yeah, that's me. I'm busting you out. Whatever you say. Whatever you say. Widzę, że chyba nie za bardzo zależy typowi na wyjściu. Da się stąd uciec po prostu? Szybko, właś, kurwa, przestrzeliłem sobie oponę, nie? Ale to nic. Jedziemy do Pay and Spray, tak? Jeśli dobrze rozumiem. Fuck, żeby mi to wyszło teraz. Proszę, 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 proszę. Pay and Spray, dalej się nie dało tego wybudować? Gdzie to jest? Tutaj, kolejna ulica. Fuck! Tutaj, tędy, skręcamy. Mam gumę w przedniej oponie, więc ciężej się skręca o wiele. Tutaj. Dawaj. Muszę zdążyć, come on. Tak, dobrze, dzięki policjancie, Mr. Officer. Wyszło chyba, tak? Tak jest! Mamy to. Dobra, mamy to. Zajebiście. Okej, okay, teraz wystarczy tylko bezpiecznie wrócić. Co może pójść nie tak. Ale oczywiście żarty żartami. Wiecie, jak człowiek ma pecha, to nawet i na takiej prostej drodze może nagle się potknąć, koziołkować i wybuchnąć i wpaść jeszcze w wodowody. Wow, widzieliście to jak ten? O, krawężnik. O tym właśnie mówiłem. Ta gra jest nieprzewidywalna. Tutaj jest chyba jakiś system ukryty zwrotów akcji. Jak się tylko czegoś nie spodziewamy, to się odpierdzielają rzeczy. O Boże, dobra, mamy to, ogarnięte. Subcio. O Boże, dobra, teraz co ja wracam do Malibu, tam sobie save'ujemy i będziemy chyba się
powoli żegnać, tak mi się wydaje, chociaż... A jebać to, jedziemy jeszcze jedną misję zrobić. Co wy gadacie, że chcecie się żegnać? Co, ze mną? Przestańcie. Idziemy robić misję. Jeszcze machniemy jedną. Miejmy nadzieję, że nie będzie trudna. Machniemy sobie misję w Malibu. I będzie. I będzie lajtowa. Zobaczymy, co teraz będzie, jaka będzie kolejna, bo już mamy w sumie zrobione duże rzeczy. Ja bym jeszcze zrobił, tak szczerze powiedziawszy, no dokończył teraz te Malibu. Potem zrobił drukarnię i ewentualnie jeszcze jest chyba ten, jak on się nazywał? Phil Cassidy? Albo Paul Cassidy? Jakoś na P. Coś z P Cassidy. I to chyba wszystko, chociaż nie jestem pewien. Dobra, mamy save'a i robimy kolejną misję. Zobaczmy, na czym kolejna polega, bo teraz to już nie pamiętam, co tam było. Strzelec. We need a stick up man, you know one? Hey Tommy, 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 this stuff keeps you sharp, man. Woo! I could be your stick up man. Stick him up, stick him up! You ain't a stick up man, you're an idiot. Now get yourself a drink and shut up. Hey, get out of my way! Ten prawnikowi już odwala coraz bardziej. Well, the best shooter in this town is a guy named Cassidy. Cassidy. Yeah, a military guy, or thinks he is. I doubt he was ever in the army, but he certainly knows how to get a hold of guns. He'll be down at the shooting range. Dobra. Jedź do sklepu z bronią w downtown i pogadaj z Philem Cassidym. No, czyli mówiłem, Phil. Dobra. Jeszcze się ta głupia piosenka włączyła. Panadol XD. Dobra, no to jedziemy tam do tego downtown. Ogółem pod tytułem Downtown bardzo fajna piosenka jest. Polecam wam wszystkim. Sobie posłuchajcie. To jest od tego Macklemora i na featuringu był jeszcze ten Foxy Shazam. Pod tytułem Downtown. Teledysk jest bardzo bekowy i piosenka bardzo fajna, polecam. Myślę, jak to wejść, zbieram myśli już na bieżni. Ciężki temat, serio wierzmi. Próbuję to jakoś wejść i pozamiatać. Swe mądrości znów wykładać. Wall na fejsie znowu zajebany. Gdzie jest wejście przez te ściany? Kątem wreszcie cały czas gówniany. Mówię przecie wejście gównem zajebany. Coś mądrego wreszcie, ale w morzu hały. Pomylone, info na tym nie jest dowożone. A kradzione po... Posty, tory, posty całą dobę. Dobra, idziemy tutaj. Caution, wear, ear and eye protection. Jasne, nie ma sprawy. A ja dalej w stroju policjanta. You Phil Cassidy? Why? I'm looking for a man who can handle a gun. On this setup, I'm not too convinced. Son, I can shoot a fly off your head at 80 feet. Mm-hmm. Yeah, I learned it in the army. Fly shooting real popular in the army? Glad I don't pay tax. You trying to be funny, kid? Let's shoot! Oh, shit. Let's shoot. Zestrzel tyle celów, ile zdołasz przed upływem czasu. Kiedy upłynie czas albo skończy ci się amunicja, runda dobiegnie końca. Najbliższy cel jest wart 1 punkt. Środkowy cel jest wart 2 punkty. Najbardziej oddalony cel jest wart 3 punkty. Aby opuścić rundę, wciśnij prawy kontrol lub klawisz spacji. Jeśli opuścisz strzelnicę, nie zaliczysz misji. Okej. Okej.
Już łatwiej zabijać te cele z daleka, bo one się wolniej ruszają. Boli mnie ręka już od tej myszki, kurwa, w sensie... Widzicie, jak ona lata, jak pojebana. Ona ma taką czułość, że ja pierdzielę i... Fuck. Ona ma taką, kurwa, pojebaną czułość, że to trzeba naprawdę tak delikatnie ruszać tą myszką. Bo ci poleci, kurwa, 360 zrobi. Strasznie wkurwiające. Okej. No, dawaj, 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 dawaj. Muszę mieć 60 punktów. Dziewięćdziesiąt jeden już mam. To już easy. Już nawet nie muszę nic robić. Dobra, to kończymy to szybko, nie? Ja tu będę spamował po prostu strzał, bo i tak wygrałem. To lajtowo. Dobra, jest. Dwa. Fatalnie mi poszło. Ciekawe, czy dam radę wygrać. Idź pogadać z Filem. Son, after shooting like that, if you ask me to be your wife, say yes. Nawet moją żoną może zostać. Nice. No i dobra, nie było to takie ciężkie. Myślałem, że będzie gorsze, ale na szczęście udało się. Na szczęście się udało zrobić to w miarę okej. To się przez chwilę przyczepa nie wgrała, a myślałem, że to jest całkowicie inne auto. Dobra, to nieważne. Okej, to jedziemy do Malibu, zasejwujemy. A bo dobra, już kończymy w sumie, bo to nie musicie patrzeć, jak ja jadę zasejwować. Więc pozytywnie dziękuję wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Dajcie łapkę w górę za to, że tyle się kurwa męczyłem z tym pieprzonym motorem na dachach. To naprawdę było przegięcie. To jest, wiecie, tak. Te niektóre lądowania są tak chamsko zrobione, że tam bardzo łatwo spaść z budynków. Co zresztą widzieliście, bo mieliśmy festiwal takich zajebistych przypadków dzisiaj. No i to po pierwsze, a po drugie to też takie chamskie, że ten motor się psuje, nie? On był chyba tak, kurde, prawie że wyliczony, że tam pod koniec to ja leciałem taki, kurde, jump on fire i to było epickie. Dziękuję wam za dzisiaj, zapraszam na kolejne odcinki Vice City albo jakichś innych materiałów. Trzymajcie się, cześć.